Cześć, witajcie na kanale 66 stopni z Islandii. Dla ludzi wybierających się do Islandii lub tu mieszkających, nowo przybyłych ogólnie, ale też i tych, którzy już długo tutaj mieszkają. Ja na dzisiaj chciałam taki właśnie ciekawy filmik nagrać, jak jeździć po Islandii. Temat może każdemu się wydawać, no co, wsiadam w samochód, odpalam i jadę. Przygotowałam sobie kilka kartek, jestem starej daty, lubię mieć to zapisane w zeszycie i wam powiem, chcę wam o tym opowiedzieć, jak właśnie jeździć po Islandii w czasie, kiedy przyjeżdżamy tutaj w lato na wakacje lub przyjeżdżamy, osiedlamy się, wybieramy się poza Reykjavik, jak po prostu to wszystko wygląda, na co zwracać uwagę, czego robić nie wolno. A po Reykjaviku, jak się jeździ, to chyba każdy, kto mieszka w stolicy, widzi, co się dzieje. Po prostu też trzeba wziąć sobie na luz, bardzo dużo myśleć za innych, ponieważ ludzie tutaj na ogół jadą po prostu, bo nie jest dużym miastem Reykjavik w porównaniu do innych miast i nasz tryb życia troszeczkę jakby jest spowolniony. Niektórym się myśli trochę wolniej, jakby nie po prostu nie podejmują logicznego myślenia i bardzo często nie używają kierunkowskazów, więc zmiana pasu na przykład, albo to, że się nie da wjechać, bo nas nie wpuszczą, bo ktoś jedzie z nami, mimo że mamy już od 30 sekund kierunkowskaz, że chcemy skręcić, ta osoba nas po prostu nie wpuści. Są takie różne sytuacje, ale to idzie się przyzwyczaić po jakimś czasie. Ale dzisiaj będzie o tym, jak jeździć poza stolicą, bo pamiętajcie, mieszkać na Islandii to nie znaczy mieszkać w Reykjaviku. Mieszkać na Islandii to znaczy po prostu 100 km za stolicą. Zaczyna się Islandia i zaczynają się piękne krajobrazy, piękne widoki, inna rzeczywistość i to wszystko tam jest Islandia. Stolica Islandii to jest po prostu bardzo multikulturalne miejsce. Dużo różnych kulturalnych miejsc jest, czy imprez, czy po prostu takich eventów. Jest też dużo ludzi, jednak taka prawdziwa Islandia zaczyna się daleko, daleko. Ja mam doświadczenie mieszkania w Ísafjörður na Flatterach, w Akureyri, w Eskifjörður, w kilku miejscowościach. Objechać Islandię mam doświadczenie parokrotnie, wjeździć w różne miejsca również i wam powiem dzisiaj, na co zwracać uwagę. Pierwsze są dwie takie zasady, które wam chcę powiedzieć. Jest to zasada numer jeden, dbamy o naturę islandzką. I zasada numer dwa, zawsze dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu drogowego, czy to pieszych, czy to innych pasażerów samochodów, znaczy pasażerów innych samochodów. Więc tak, nigdy nie zatrzymujemy się na poboczu drogi. Jeżeli chcemy zatrzymać się, mamy do tego wyznaczone parkingi i zjazdy. Kochani, jest to dlatego tak ważne, że niedawno był wypadek autobusu z chińskimi turystami, w którym śmierć poniosły chyba dwie osoby, z tego co pamiętam. Turyści nie mieli zapiętych pasów w autobusie, ponieważ nie ma jako takiego wymogu, oprócz poinformowania jako kierowca pasażerów, że te pasy są. On im nie może nakazać ich zapiąć, ponieważ prawo na Islandii mówi, że pasy zapinamy na własną odpowiedzialność, jeżeli mamy więcej jak 18 lat. I po prostu jechali turyści samochodem osobowym przed tym autobusem i zatrzymali się znienacka, bo zobaczyli jakiś widok. Niestety było ślisko, autobus nie wyhamował, dachował, obracał się i niestety to się skończyło tragicznie. Także kategorycznie nie wolno zatrzymywać się znienacka na poboczu drogi, zwłaszcza że islandzkie drogi są na ogół wąskie i nie ma pobocza. Są tylko prawa, lewa strona, znaczy przód, no. W jedną stronę się jedzie, z drugiej się wraca, są dwa pasy ruchu, prawy, lewy i nie ma pobocza, także naprawdę nie wolno tego robić. No więc właśnie, drogi są wąskie i takie nagłe zatrzymanie się może być tragiczne w skutkach. Często też nie widać przodu, bo są górki i kręte drogi. Na Islandii właśnie są takie blindheit, to się nazywa, takie wzniesienia. Są znaki trójkątne i jest taki właśnie pokazany ten blindheit, tam jest na dole napisane blindheit. I to jest takie wzniesienie i zawsze trzeba trzymać się prawej strony, nigdy nie jechać środkiem, ponieważ my możemy nie zobaczyć, że ktoś jedzie z przodu i może po prostu to się też źle skończyć. Nie wolno jeździć po mchu islandzkim lub zbaczać z dróg wyznaczonych.
Nie wolno, kategorycznie. Niszczenie natury trwa chwilę, a odbudowanie trwa bardzo długo. Mech odrasta dekadami. Tak, niestety, mech odrasta dekadami. Mech zniszczony w latach 60., 70., do dzisiaj widać ślady kół na tych mchach. Islandia od zeszłego roku strasznie zwraca na to uwagę, ponieważ turyści poniszczyli jeepami, jeżdżąc sobie, robiąc kółeczka. Są bardzo wysokie mandaty za to i zaostrzono w tej chwili te mandaty. Także nie wolno zjeżdżać ze szlaków, które są wytyczone. Jeżeli jest znak nie wjeżdżamy, to znaczy, że on po coś stoi. Zawsze trzeba mieć zapięte pasy bezpieczeństwa i włączone światła mijania. Tak, pasy bezpieczeństwa trzeba mieć włączone ze względu właśnie na to chociażby, że Islandia jest bardzo nieprzewidywalna w pogodę i mogą nam się przydać. Wielokrotnie uratowały życie osobom i ja jestem tego przykładem. Gdyby nie pasy bezpieczeństwa, mnie by dzisiaj tutaj nie było. Także kochani, zawsze zapinajcie pasy. Światła mijania zawsze trzeba mieć włączone. Na Islandii jest od lat obowiązek używania tych świateł, także pamiętajcie o tym. Zresztą wiele samochodów ma teraz automatyczne włączanie. Uważać trzeba na barany na drodze, mogą się przestraszyć i wpadną pod samochód. Za Reykjavikiem barany chodzą po drogach, ponieważ one się pasą, jedzą trawkę, żebyśmy później mieli co smacznego jeść, nasze jagnięcinki, ale trzeba właśnie na to uważać. Zaraz jeszcze o tym dalej opowiem, ale barany chodzą i użycie klaksona często pomaga. Trzeba oczywiście zwolnić, jak się widzi takie stado baranów. I nigdy nie można myśleć swoim ludzkim myśleniem. Trzeba pomyśleć, że baran po prostu ma mniejszy mózg i może, mimo że widzimy, że on schodzi, a my jedziemy, on może nam się cofnąć. I o wypadek niełatwo. Nie dość, że może nas zabić, może spowodować poważny wypadek, to jeszcze trzeba płacić rolnikowi karę za takiego barana, po prostu cały koszt barana mu oddać. No a samochód będzie zniszczony, więc niezłe koszta będą. Ja zawsze mam kawę ze sobą, znaczy prawie zawsze. Także zróbcie sobie również. Róbcie sobie również kawę. Kawa jest dobra, na Islandii pije się dużo kawy. Prędkość maksymalna na Islandii to jest 90 km poza miastem. Nie prędko, ale to jest z jakiegoś powodu. Po prostu właśnie z nieobliczalności pogody islandzkiej, z dróg, które tutaj są. Jeszcze niedawno, bo z 10-15 lat temu drogi islandzkie były w fatalnym stanie. Były to drogi szutrowe z wielkimi, ogromnymi dziurami jak ser szwajcarski. I to jest właśnie ta prędkość, ale ona nigdy nie uległa zmianie, pomimo że mamy dzisiaj asfalt, ze względu na warunki atmosferyczne. Są również kamery mierzące prędkość, więc dostać można mandat również po wyjeździe z Islandii, ponieważ firma, która wypożycza nam samochód, wie, kto w tym czasie po prostu wypożyczył sobie auto. A jeżeli mieszkamy na Islandii, to oni widzą, prawda, kto rejestrację widzą, także to są takie automatyczne rejestratory, w tunelach są, na drogach w tej chwili, sporo tego jest. Pamiętajcie o tym, że jak przyjeżdżacie i objeżdżacie Islandię turystycznie, całą dookoła, zawsze, ale to zawsze, na każdej stacji benzynowej stawajcie i tankujcie paliwo. Może się wydawać, że jest pół baku, a się okaże, że te pół baku Wam nie starczy, bo na przykład przez następne 300 km nie mamy stacji benzynowej. To samo z łazienkami. Łazienki niestety nie ma takiej typowej, że wskoczymy w krzaki. Są setki kilometrów, gdzie nie ma takiej możliwości po prostu, żeby w ogóle wyskoczyć z samochodu i my kobiety jesteśmy bardziej poszkodowane, bo wiadomo, mężczyźni mają troszeczkę łatwiej i ja na przykład osobiście w każda łazienka na każdej stacji benzynowej jest moja. Miałam kiedyś taki moment, że po prostu jechałam i bardzo pilnie potrzebowałam dostać się do łazienki. Niestety sto ileś kilometrów musiałam jechać, żeby dojechać do Bru. W Bru jest właśnie bardzo duża stacja N1 i po prostu leciałam już do tej łazienki, ponieważ niestety nie mogłam zatrzymać auta i załatwić to, co potrzebuję. Przestrzegać należy znaki drogowe. Na przykład są znaki drogowe, że nie wolno wjeżdżać osobowym samochodem, tylko 4x4 musi być napęd, że nie wolno wjeżdżać ciężarowym samochodem albo cięższym jak 2,5 tony. Zamknięte drogi, są znaki, proszę nie wjeżdżać, nie objeżdżamy takiego znaku. Są powody po prostu, dla których trzeba tego przestrzegać. Ktoś postawił znak po prostu z jakiegoś powodu. Pamiętajcie o tym, szanujcie to, nie niszczcie, nie śmiećcie i nie śmiećcie właśnie.
Jeżeli jedziecie dookoła Islandii, jest strona vegagerdin.is albo roads.is i tam zobaczycie aktualny stan dróg, kamery internetowe. Również możecie zawsze wejść na vedur.is i przez V, Vedur, i po prostu zobaczyć, jaka jest pogoda na daną chwilę, i są to aktualne mapy. Kiedyś, nie wiem jak w tej chwili jest, ale kiedyś na stacjach benzynowych czy takich właśnie miejscach, gdzie się ludzie zatrzymują, stały takie automaty z pogodą, można było też tam zobaczyć, jaka będzie aktualna pogoda na danej drodze. No dziś mamy internet, także to jest trochę inaczej. Więc podsumowanie będzie, kochani, dzisiaj będzie podsumowanie, znaczy teraz będzie podsumowanie. Więc co robimy? Nie trzeba przyjeżdżać tutaj z myślą, że potrzebny jest jeep, że potrzebny jest napęd na 4 koła i tak dalej. Całą Islandię objedziecie spokojnie Toyotą Yaris. Oczywiście, jeżeli nie zamierzacie jeździć po plażach, nie zamierzacie jeździć po jakichś drogach bardzo mocno takich szutrowych czy dzikich, na przykład przyjeżdżając przez środek Islandii, przez góry, to Wam w zupełności wystarczy zwykły osobowy samochód. Światła mijania właśnie zawsze trzeba mieć włączone, pamiętajcie o tym. I nawet jeżeli są białe noce, które trwają 24 godziny na dobę, jest jasno, tak jak w tej chwili praktycznie, to światła trzeba mieć zawsze włączone, jest to obowiązek. W mieście jeździmy od 30 do 50 do 80 km, zależy jak pokazuje znak. Często też jest to 60 km na godzinę prędkość. Jeżeli znak pokazuje, że nie pokazuje w ogóle nic na drodze, to po prostu jest to prędkość 60, 50, przepraszam, jest to prędkość 50, chyba że znak pokazuje inaczej i jest to wtedy prędkość 60. Drogi asfaltowe poza miastem jest to prędkość maksymalna 90 km, chyba że znak stanowi inaczej i jest to 80, 60, 50, 35, także zależy. Wjeżdżając do miasta, wiadomo, jest to inna prędkość. Drogi szutrowe, maksymalnie jest to prędkość 80 km na godzinę. I trzeba dostosować prędkość do warunków jazdy. Pamiętajcie o tym, to, że pokazuje, że można jechać 80, nie znaczy, że trzeba cisnąć i mieć wypadek albo narażać innych na swoje niebezpieczeństwo. Zawsze, ale to zawsze, trzeba zwolnić przed wjazdem na drogę szutrową, żeby uniknąć szarpnięcia i po prostu wypadku. Można nie opanować kierownicy, samochodem może zarzucić i często można znaleźć się na przykład w rowie. Także pamiętajcie, zjeżdżając z drogi asfaltowej, zawsze ściągamy nogę z gazu i po prostu wolniej wjeżdżamy na szutę. Przy asfalcie w momencie wjazdu na szuter mogą być dziury, także też warto o tym pamiętać. O każdej porze roku trzeba się spodziewać 4 pór roku. Właśnie dziś mamy taki wspaniały przykład tego, jak pogoda może się zmienić. Dziś rano padał śnieg, świeci słońce, co chwilę pada deszcz, wieje wiatr. Także taka jest właśnie Islandia. Trzeba się ubierać na cebulkę, trzeba się odpowiednio do tego przygotować, a co za tym idzie, również oczekiwać różnych warunków pogodowych. Można wjechać na przykład w zimową zadymkę, jadąc po górach, chociażby na przykład jadąc z Reykjaviku do Selfoss na Hellisheiði, można po prostu z pięknego Reykjaviku można wyjechać słonecznego na górkę, na której mamy śnieżyce i po prostu ciemno i mgła może być bardzo, bardzo gęsta. Islandzka mgła jest bardzo, bardzo gęsta. Trzeba właśnie o tym pamiętać, że może tak być. Również trzeba pamiętać o tym, że latem, jeżeli dużo pada deszczu, mogą być ulewy błotne, czyli po prostu mogą nam się góry, skarpy osuwać na drogę i mogą lecieć kamienie, także trzeba również o tym bardzo pamiętać. Piękne islandzkie widoki powodują, że chcemy się zatrzymać i zrobić zdjęcie. Zawsze zatrzymać się trzeba w bezpiecznym do tego miejscu, aby nie narażać nikogo na tragiczny wypadek. Mówiłam przed chwilą właśnie o tym, nie zatrzymywać się na poboczu. Jest to bardzo, bardzo ważne. Wjeżdżając na mosty warto zwolnić, bo przeważnie są to na wjeździe dziury. I pamiętajcie właśnie o tym, wjeżdżamy na most, zatrzymujemy się lekko, mogą być dziury. I ważna rzecz. Są mosty, które są jednokierunkowe, tak jakbym to nazwała, tylko jest jeden pas.
Na takich mostach pierwszeństwo ma ten, kto podjeżdża pierwszy do mostu, czyli na przykład ktoś z naprzeciwka był bliżej, więc my musimy go puścić. Pamiętajcie też o tym, że jesteście zmęczeni jadąc na przykład 6-8 godzin, czy w nocy jedziecie. Te mosty nagle wyskakują jak Filip z konopi i trzeba naprawdę być uczulonym na to, żeby nie rozbić się o taki most. Kiedyś były takie światła pulsujące przy tych mostach, ale zmęczenie, wiadomo, różnie po prostu może być. I właśnie gdy długo jedziemy, trzeba patrzeć na zegarek, bo latem tracimy rachubę czasu. Właśnie o tym chcę powiedzieć, że jadąc przez całą Islandię dookoła, przez to, że jest w nocy dzień, my często nie wiemy, że na przykład jest druga w nocy, wydaje nam się, że jest 10 wieczorem, a to jeszcze pojedziemy i to zmęczenie niestety powoduje, że albo się zaśnie za kierownicą, albo tych mostów nie zobaczy. Naprawdę trzeba bardzo uważać. Następną rzeczą, o której Wam powiem, są to drzwi samochodu i wiatry islandzkie. W czasie wiatru należy trzymać dobrze drzwi. Tu niejedno auto zostało zniszczone, bo drzwi po prostu odleciały. Nie jest to żart, ja sama miałam taki przypadek w swoim samochodzie, pracując w jednej z firm tutaj jako kierowca. Był bardzo silny wiatr i drzwi mi po prostu wyleciały. To było lato, słuchajcie, to nie było, że to było w zimę, to było lato. Przyszedł sztorm i ja wychodząc tak stanęłam, że po prostu odleciały mi drzwi, złamało się całe to wszystko i jeszcze dało się w tym momencie zamknąć. Czasami tak odpadną drzwi, że niestety nie zamkniemy drzwi. Jest to nagminne, jest to normalne tutaj, trzeba bardzo uważać. Ja często wkładam nogę pod drzwi, także mam jakby siłę, żeby one nie wyleciały mi, dobrze się trzyma, nie muszę ręką tego trzymać. Noga sprawdza się dużo lepiej, także polecam właśnie zwracać szczególną uwagę na drzwi. Możemy też tak zaparkować, że nie otworzymy drzwi, co mi się też zdarzyło. Nielegalne jest jeżdżenie poza wyznaczonymi drogami, mandaty są bardzo wysokie, a natura zostaje zdewastowana na dziesiątki lat. To już mówiłam o tym. Trzeba być przygotowanym na bardzo krótki i szary dzień w zimie. W styczniu trzeba oczekiwać dnia od godziny 11 do 16, w grudniu ciut krócej. Także właśnie jeżeli wybieracie się tutaj w miesiącach zimowych, żeby podziwiać zorze, czy odwiedzić Blue Lagoonę właśnie w momencie, kiedy jest minus 10 na przykład, wspaniała rzecz. Byłam, widziałam, sama przerabiałam taką lagunę. Wspaniale, jeżeli mamy mróz, ubierzcie sobie czapkę chociaż na tą lagunę, żeby uszy sobie nie odmrozić, ale pamiętajcie o tym, dzień jest krótki i po prostu trzeba też właśnie myśleć w tym momencie, że szybko trzeba załatwiać to tu, to tam, za daleko nie pojedziemy, możemy nie zobaczyć pięknych widoków, a i też pogoda może się gwałtownie zmienić, być zamieć, być po prostu nieprzyjemnie i możemy gdzieś utknąć. Także warto zawsze ze sobą mieć łopatę, linę holowniczą, czy po prostu do akumulatora kable. Takie rzeczy po prostu trzeba mieć i jak już w zimę tak się jedzie, to warto ze sobą mieć również kombinezon. Następne jest zero tolerancji dla alkoholu na Islandii. Nie wolno pić piwa na obiad na przykład i jechać sobie, ponieważ można stracić prawo jazdy. I to są bzdury, że tam trochę można wypić, co oni mi zrobią. Nie, jest zero tolerancji dla alkoholu na Islandii. Owszem, jest jakiś limit, to chyba 0,3 czy 0,5, ale wówczas każą nam wysiąść z samochodu i jeżeli nie ma osoby w samochodzie, która może prowadzić auto, po prostu każą nam iść do domu i zostawić samochód w miejscu, którym po prostu nas złapano. Jeżeli jest powyżej 0,5, no to już mamy do 0,5, jeżeli jest powyżej 0,5, to po prostu zabiorą nam prawo jazdy, dostaniemy bardzo duży mandat, kary i tak dalej. Także lepiej tego nie testować, nie próbować, będziemy w systemie także komputerowym, nie ma to najmniejszego sensu. Zero tolerancji dla alkoholu. Jeżeli wiesz, co będzie, jeżeli nie wiesz, przepraszam, co będzie na drodze lub jej nie widać, zawsze zwolnij, ponieważ nigdy nie wiesz, czy na przykład dziury nie ma w asfalcie i samochód cały ci wpadnie. Żartuję, może takich dziur nie ma, ale lepiej zawsze po prostu, jak nie wiemy, co jest przed nami, zwolnić. Na drogach szutrowych warto zwolnić, bo kamienie uderzają w samochody. I właśnie jak ktoś jedzie z naprzeciwka z prędkością światła, to nasz samochód później ma takie dziury fajne w lakierze. Także zawsze zwalniajcie, żeby po prostu komuś też nie obić tego samochodu. Sami też byście nie chcieli mieć obitego. Na górkach trzeba zjechać na prawo, bo przeciwka może jechać samochód, którego nie widzimy. Właśnie tu chodzi o te górki, o których, przepraszam, mówiłam wcześniej.
Uważajcie na barany i na konie. Właśnie o koniach nie wspomniałam, ponieważ konie również mogą pojawić się na drodze, może pojawić się bardzo dużo koni. Często jest tak, że ci, którzy mają konie, po prostu przeprowadzają je z jednej strony na drugą stronę ulicy. Trzeba czekać, wtedy wszyscy czekają. Zawsze zachowajcie odległość od konia, ponieważ koń jest dzikim zwierzęciem i nie wiemy, jaka będzie reakcja. Może wskoczyć na samochód w najgorszym przypadku. Koń może się przestraszyć i po prostu zrobić coś z jeźdźcem i na przykład będzie tragiczny wypadek, prawda, wózek inwalidzki i tak dalej. Także jeżeli chodzi o konie, nie podjeżdżamy, dajemy czas, czekamy, relaks. Zawsze patrzcie na drogę, jak prowadzicie samochód, nie oglądajcie widoków. Dlaczego? Bo można nie zauważyć czegoś, co spowoduje wypadek. Właśnie, często jest tak, że ktoś jedzie i o, jaki widok, a za chwilę na przykład w rowie ląduje. Także wiecie, po prostu zawsze zwracajcie na to uwagę, że jeżeli prowadzicie już samochód, to musicie niestety poświęcić się w 100% na prowadzenie samochodu. No i obowiązkowo dla dzieci są foteliki różnego rodzaju, dla mniejszych, większych dzieci, prawda, poduszki podwyższające. I z przodu nie wolno właśnie siedzieć osobom niższym jak 147 cm lub nie pamiętam, w tej chwili chyba 11 lat, nie wiem, nie pamiętam, więc tutaj mnie nie łapcie za słowo. Jest jakiś wiek, od którego można siedzieć z przodu i na pewno jest to 147 cm wzrostu. Także foteliki, wszystkie przepisy, elegancko zapięte pasy i na pewno uda Wam się elegancko objechać Islandię. To byłoby na tyle, subskrybujcie kanał, klikajcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jeżeli macie jakieś pytania lub pomysł lub o czymś, co byście chcieli, żebym Wam opowiedziała, to na dole w komentarzach zapraszam. Również następny ciekawy będzie filmik, zobaczycie, bardziej właśnie dostosowany do osób nowo przybyłych. Może miał być to ten, ale nie wyszło, ale będzie to po prostu pomoc w szukaniu Wam pracy. Także mam nadzieję, że moje regularne filmiki później będą się pojawiały, będziecie zadowoleni i tak żegnam się z Wami, dopiję moją kawę, która tu stoi. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się, na razie, cześć!